oto Facebook Messenger oraz WhatsApp zainstalowany na moim Galaxy Watch serii 6. Dzięki tym aplikacjom mogę przejść do historii moich czatów z podglądem na zdjęcia czy filmy. Mogę również zadzwonić i napisać wiadomość. Więc jeżeli masz Galaxy Watch z systemem Wear OS i chciałbyś mieć tę aplikację również na swoim zegarku, to za chwilę przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces instalacji i konfiguracji. Aby przystąpić do instalacji, to Twój smartfon oraz Galaxy Watch muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi oraz nie mogą być ze sobą połączone przez Bluetooth, więc wyłącz Bluetooth na swoim zegarku. Teraz ze sklepu Play pobierz na swój telefon aplikację Bug Yaga, a po instalacji przejdź do niej i kliknij w ikonkę wtyczki oraz przycisk parowania. Teraz na swoim zegarku przejdź do ustawień, przewiń do samego dołu i kliknij w zakładkę o zegarku. Następnie przejdź do informacji o oprogramowaniu i kliknij 5 razy w wersję oprogramowania, aż zauważysz, że tryb programisty został włączony. Teraz wróć do ustawień i na samym dole zauważysz, że pojawiła się zakładka opcje programisty. Przejdź do niej, kliknij w zakładkę debugowanie bezprzewodowe, włącz tę opcję i zezwól na debugowanie w tej sieci Wi-Fi. Następnie przejdź do sparuj nowe urządzenie. Na Twoim zegarku wyświetli się kod parowania z adresem IP oraz portem. Teraz w aplikacji Bug Yaga przepisz z zegarka kod parowania i sprawdź, czy adres IP oraz port zgadzają się z tymi, co wyświetliło się na zegarku. Natomiast jeżeli nie, to wpisz ręcznie. Następnie kliknij w przycisk Connect. W aplikacji Bug Yaga zauważysz ikonę smartfona z numerem IP swojego zegarka, co znaczy, że się z nim połączyłeś. Natomiast na zegarku zobaczysz powiadomienie o podłączonym debugowaniu bezprzewodowym. Parowanie nowego urządzenia robisz tylko jednorazowo, więc następnym razem, aby się znowu połączyć, klikasz w ikonę wtyczki, sprawdzasz, czy adres IP oraz port zgadzają się z tymi w zegarku i klikasz Connect. A teraz przejdźmy do zainstalowania aplikacji Messenger, więc zacznij od kliknięcia w link w opisie tego filmu, zjedź trochę niżej, kliknij w przycisk pobierania i pobierz mimo informacji, że plik może być szkodliwy. Teraz w aplikacji Bug Yaga przejdź do zakładki z ikoną strzałki w górę i kliknij w ikonę plusa. Potwierdź klikając OK. Teraz upewnij się, że jesteś w zakładce pobrane i następnie wyszukaj aplikację Messenger, którą pobrałeś i kliknij w nią, aby ją zainstalować na swoim zegarku. Teraz poczekaj, aż instalacja się dokończy i aplikacja pojawi się na Twoim zegarku. Otwórz aplikację Messenger. Wpisz swoje dane logowania. Jak wyskoczy powiadomienie o uprawnieniach do wysyłania powiadomień, to wyraź zgodę. Po kliknięciu w zaloguj zobaczysz kółko ładowania, a po chwili ponownie zobaczysz przycisk zaloguj. Więc kliknij jeszcze raz zaloguj. I teraz prawdopodobnie wyskoczy Tobie błąd, więc cofnij przyciskiem wstecz. I teraz powinna pojawić się opcja znalezienia kontaktów z telefonu. Wybierz nie teraz i potwierdź klikając OK. Przy pierwszym logowaniu aplikacja będzie się chwilę ładować, natomiast jeżeli po chwili historia czatów się nie załaduje, to wyjdź z Messengera, przejdź do ostatnie aplikacje, zamknij aplikację Messenger i włącz ją ponownie. Teraz aplikacja Messenger powinna załadować się normalnie. Mówiąc w skrócie, w tej aplikacji masz dostęp do historii swoich czatów, możesz zadzwonić, jest również opcja napisania wiadomości, ale pole jest zbyt małe, aby bez problemu w nie kliknąć, więc musimy zmniejszyć rozdzielczość na naszym zegarku. Dlatego wracamy do aplikacji Bug Yaga, przechodzimy do pierwszej zakładki, na dole klikamy w niebieskie kółko i wpisujemy komendę WM Density 330. Dzięki tej komendzie rozdzielczość zegarka się zmniejszyła i teraz łatwiejsze jest kliknięcie w pole, aby napisać wiadomość. Ale jeżeli uznasz, że dalej masz problem z kliknięciem w pole do wpisywania wiadomości, to jeszcze możesz wpisać wartość 320.
ale przy tej wartości w niektórych miejscach tekst może nachodzić na elementy graficzne. Natomiast, aby przywrócić domyślną rozdzielczość, wystarczy, że wpiszesz komendę wm density reset. Dodam jeszcze, że możesz zmienić sobie na tryb ciemny, aby trochę zmniejszyć zużycie energii. Wystarczy, że klikniesz w lewym górnym rogu, a wysunie się Tobie panel boczny, następnie przejdź do ustawień, zjedź trochę niżej i zmień tryb na ciemny. Jeśli uważasz, że nie będziesz już więcej nic instalować, to wróć do opcji programisty, aby wyłączyć debugowanie bezprzewodowe i nie zapomnij na swoim zegarku włączyć ponownie Bluetooth. Natomiast ja jeszcze nie wyłączam debugowania bezprzewodowego, bo muszę pokazać Ci, jak zainstalować WhatsAppa i jakich kombinacji trzeba się podjąć, aby mieć go w tej wersji na stałe. Jeśli nie odpowiada Ci oficjalna wersja ze sklepu Play, to najpierw przejdź do aplikacji WhatsApp na swoim telefonie. Kliknij w trzy kropki w prawym górnym rogu, przejdź do zakładki Połączone urządzenia, następnie wyloguj swoje konto z zegarka i usuń WhatsAppa, którego masz zainstalowanego na zegarku. Następnie na zegarku przejdź do sklepu Play, zjedź na sam dół, przejdź do ustawień i wyłącz automatyczne aktualizacje aplikacji. Teraz, aby pobrać WhatsAppa, kliknij w link w opisie tego filmu, zjedź na sam dół, wybierz najnowszą wersję, kliknij w przycisk pobierania i pobierz mimo informacji, że plik może być szkodliwy. Teraz w aplikacji Bugyaga przejdź do ikony ze strzałką w górę, kliknij w ikonę plusa, kliknij OK i wybierz pobrany plik z aplikacją WhatsApp. Jak tylko aplikacja pojawi się na Twoim zegarku, przesuń ją, aby była pośrodku w drugim rzędzie, ponieważ za chwilę będziemy musieli pomniejszyć rozdzielczość, więc łatwiej będzie kliknąć w ikonę aplikacji. Teraz przejdź do WhatsApp i zaakceptuj regulamin. Jeśli masz Galaxy Watch w wersji Bluetooth, to prawdopodobnie zauważysz QR kod. Natomiast jeżeli masz Galaxy Watch w wersji LTE, to zauważysz pole do wpisywania numeru telefonu. Ale nic nie wpisuj, tylko wyjdź do menu z aplikacjami, przejdź do ostatnie aplikacje i zamknij wszystkie aplikacje. Teraz w aplikacji Bugyaga przejdź do pierwszej zakładki, kliknij w niebieskie kółko w prawym dolnym rogu i wprowadź komendę wm density 90. Rozdzielczość na Twoim Galaxy Watch znacznie zmniejszy się, ale przejdź do aplikacji WhatsApp, zaakceptuj regulamin i wyświetli się QR kod, lecz może być on za mały do zeskanowania, ale go zaraz powiększymy. Nie zamykaj aplikacji WhatsApp, tylko w aplikacji Bugyaga wpisz kolejną komendę wm density 150. QR kod powinien już być w odpowiedniej wielkości. Teraz przejdź do aplikacji WhatsApp na telefonie, kliknij w trzy kropki w prawym górnym rogu, przejdź do zakładki Połączone urządzenia, kliknij Połącz nowe urządzenie i zeskanuj QR kod, który wyświetlił się w aplikacji WhatsApp na zegarku. A po zeskanowaniu zauważysz, że urządzenie zostało dodane do Twojego konta WhatsApp. Teraz wróć do aplikacji Bugyaga i wpisz komendę wm density reset, aby ustawić domyślną rozdzielczość. Ale jeżeli zainstalowałeś wcześniej Facebook Messenger, to zamiast reset wpisz wartość 330. Teraz już możesz korzystać z WhatsAppa na swoim Galaxy Watch. Aplikacja ma te same funkcje co w telefonie, więc masz dostęp do czatów, możesz kliknąć zdjęcia, zadzwonić, wysłać wiadomość głosową oraz tekstową. Interfejs jest również taki sam, więc na pewno się odnajdziesz. W tej aplikacji możesz również włączyć tryb ciemny. Wystarczy, że klikniesz w prawym górnym rogu. Tak, możesz mieć z tym problem, aby utrafić w to miejsce swoim palcem, ale jak już się uda, to przejdź do ustawień, kliknij w czaty i motyw wybierz ciemny. Wcześniej mówiłem, abyś w sklepie Play wyłączył automatyczne aktualizacje aplikacji i jest to konieczne, jeżeli chcesz korzystać z tej wersji aplikacji WhatsApp,
inaczej zegarek sam zaktualizowałby aplikację do tej oficjalnej wersji ze sklepu Play. Co jakiś czas będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych aktualizacjach aplikacji w sklepie Play. Musisz jedynie instalować manualnie, przechodząc w sklepie Play do zakładki Zarządzaj aplikacjami. Pamiętaj tylko, aby pomijać aktualizację aplikacji WhatsApp, ponieważ wtedy zaktualizuje się ona do wersji tej oficjalnej, która przynajmniej na chwilę obecną jest niedopracowana. Natomiast jeżeli kiedyś po włączeniu WhatsAppa zobaczysz komunikat, aby zaktualizować aplikację WhatsApp, bo obecna wersja jest przestarzała, to nic tutaj nie klikaj, nie musisz jej nawet odinstalowywać ze swojego zegarka, tylko przejdź do tego samego linku, co pobierałeś aplikację WhatsApp, pobierz najnowszą wersję i ją zainstaluj. Pliki się podmienią, więc nie będziesz musiał na nowo skanować QR kodu. Natomiast po skończonych instalacjach nie zapomnij na swoim zegarku włączyć ponownie Bluetooth i wróć jeszcze do opcji programisty i wyłącz debugowanie bezprzewodowe. Ok, w tym materiale pokazałem głównie jak zainstalować oraz jak z pewnymi kombinacjami doprowadzić aplikację Messenger oraz WhatsApp do użytku na Galaxy Watch systemem Wear OS. Natomiast jeżeli chodzi o instalację, to przy pomocy aplikacji Bagiaga możesz zainstalować inne aplikacje, a kilka propozycji z linkami do aplikacji znajdziesz również w opisie tego filmu. Za każdą subskrypcję oraz łapkę w górę z góry dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!